To temat, który przygotowałem, jest niezwykle trudny, medialny i można za niego zapłacić głową. Ale tym się nie przejmuję. Natomiast uważam, że powinniśmy dzisiaj ten temat poruszyć. Chyba 2 dni, 3 dni temu przyszła taka myśl i nie chcę od razu, wiecie, uduchawiać wszystkiego, że to Pan Bóg mi powiedział i tak dalej. Przyszła taka myśl. Przygotuj ten temat. I słuchajcie, 2 dni walczyłem i tak nie bardzo mi się chciało z tym tematem zmierzyć. Nie, żebym go nie lubił, nie, żebym nie żył tym tematem, ale zdaję sobie sprawę z tego, jak on wiele kontrowersji wywołuje i dlatego chciałem go uniknąć. No ale skończyło się tak, że dzisiaj powiem na ten temat kazania. Chciałbym, żebyśmy najpierw sięgnęli, nie zdradzam niczego, jak widzicie, chciałbym, żebyśmy sięgnęli najpierw do 3 Księgi Mojżeszowej, a więc dosyć daleko, głęboko właściwie w Biblię. I parę wersetów przeczytali, które pokażą nam pewien obraz. 3 Księga Mojżeszowa, 3, już wam powiem dokładnie, od czego byśmy zaczęli. Może zacznijmy od 16 rozdziału. Od 16 rozdziału, wersety 29 werset, jest tutaj taki ładny werset. I przeczytajmy ten werset, przeczytamy kilka innych jeszcze i słów parę powiemy. A to będzie dla was wieczną ustawą. W miesiącu 7, 10 dnia tegoż miesiąca ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno tubylec, jak i obcy przybysz, który osiadł wśród was. 17 rozdział, wersety 8-9. Powiesz też do nich, ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie składał ofiarę całopalną albo inną, a nie przyprowadzi jej do wejścia do namiotu zgromadzenia, aby ją ofiarować Panu, mąż ten będzie wytracony ze swojego ludu. 10-15 wersety. A ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają wśród nich, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę swoje oblicze przeciwko spożywającemu krew i wytracę go spośród jego ludu. Gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Dlatego powiedziałem do synów izraelskich, nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także obcy przybysz, który mieszka wśród was, nie będzie spożywał krwi. Każdy, kto z synów izraelskich, z obcych przybyszów, mieszkających pośród nich, upoluje zwierzę albo ptaka, które wolno jeść, niech wypuści jego krew i przykryje ją ziemią. Gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, w niej ono tkwi, dlatego powiedziałem do synów izraelskich, nie będziecie spożywać krwi z żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, więc każdy, kto ją spożywa, będzie wytracony. I każdy, kto by jadł padlinę lub rozszarpane zwierzę, czy to tubylec, czy obcy przybysz, wypierze swoje szaty i obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora, a potem będzie czysty. 18:26. Przestrzegajcie zatem ustaw moich i praw moich i nie czyńcie żadnej z tych wszystkich obrzydliwości ani tubylec, ani obcy przybysz mieszkający pośród was. I tu zrobimy sobie małą przerwę.
pytanie, na co zwróciliśmy uwagę? I teraz się wszystko rozwiąże. Oprócz tej krwi i zasad, które należy zachowywać, obchodząc się z nią, oprócz tych zwierząt ofiarnych, oprócz tych wolnych dni i miesięcy, które powinny być przestrzegane i wszystkich innych praw, dowiadujemy się ciekawej rzeczy tutaj i na tą rzecz chciałem zwrócić uwagę, że wszystkie te zasady, tak naprawdę wszystkie zasady Bożego prawa obowiązywały Izraelitów i nie tylko ich, ale obowiązywały też wszystkich tych, którzy zamieszkali pośród Izraela i których Biblia nazywa obcymi przybyszami. No, chyba już się rozsypało, o czym będziemy mówić. O obcych przybyszach. Jak to dzisiaj się ładnie mówi, o uchodźcach. A jak to inni mówią, i chyba mają rację, o nachodźcach. Czy są jakieś zasady, jakiekolwiek zasady, które w tym całym bałaganie, który w tej chwili obserwujemy na świecie, w Europie, obowiązują? Czy Bóg przewidział w ogóle takie sytuacje? Biblia pokazuje nam, że tak, że Bóg je przewidział. Bóg powiedział bardzo wyraźnie do Izraelitów, o czym będziemy mogli jeszcze przeczytać. Na przykład 5 Mojżeszowa, 10 rozdział, 17-19. 5 Mojżeszowa, 10 rozdział, 17-19. Gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę, ani nie przyjmuje darów. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Więc i wy miłujcie obcego przybysza, gdyż sami byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Bóg mówi wyraźnie, jeśli zamieszkają pośród was obcy przybysze, miłujcie ich, darzcie ich miłością, troszczcie się o nich, ponieważ sami kiedyś byliście obcymi przybyszami i sami kiedyś doświadczaliście, co to znaczy być w obcym miejscu. Ale jednocześnie Bóg mówi do tych obcych przybyszów. Jeśli przyszliście na ziemię izraelską, to macie przestrzegać prawa, które ja ustanowiłem dla tej ziemi. Macie przestrzegać tego samego prawa, które przestrzega mój naród. To jest coś, co mam wrażenie zostało dzisiaj bardzo, ale to bardzo zapomniane. Bóg przewidział każdą sytuację, jaka się zdarza w historii. Nie ma takiej sytuacji, której by Biblia nie przewidziała. I podaje receptę na taką sytuację. Ten wstęp jest konieczny, żebyśmy zrozumieli, że cała ta historia, która dzisiaj dotyka Europy, nie jest czymś, na co nie ma recepty. Nie jest czymś tak nowym i tak innym i tak nieznanym z punktu widzenia Bożego Słowa, że nie umiemy sobie z tym poradzić. Bóg mówi, potraficie sobie z tym poradzić, ponieważ ja na ten temat już się wypowiedziałem. I teraz spójrzmy do Bożego Słowa, do listu do Rzymian, do rozdziału 1. I przeczytamy króciutki fragment. I mam nadzieję, że rozpoczniemy nasze rozważania nad czasem teraźniejszym.
rozdział 1, wersety 20-22. Bo niewidzialna Jego istota, mówię mowę o Bogu, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz zmikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Każdy czytelnik Biblii wie, o czym mówi ten fragment. W największym skrócie, ludzie mogą poznać, kim jest Bóg. Mogą rozpoznać Boga w Jego chwale, patrząc na stworzenie i przyglądając się, jak ono funkcjonuje, w jak cudowny sposób zostało zaplanowane. Ale ludzie też, którzy dochodzą do tego miejsca duchowego swojego rozwoju, zaczynają rozumieć też, że Bóg jest moralny i że jeśli przyznają, że Bóg istnieje, to wtedy będą musieli stać się moralni wedle Bożych zasad. I dlatego ludzie nie chcą Boga, który jest Bogiem moralnym. Decydują się na to, aby żyć swoim własnym życiem, nie oglądając się na Boże prawa. I Bóg mówi, tak, to jest możliwe. Niech tak żyją. 24 werset mówi, dlatego wydał ich Bóg na łup pożądliwości. Chcecie pożądać takiego życia? Żyjcie takim życiem. Ale też ci ludzie nie zdają sobie sprawy, że są tego konsekwencje. Są tego konsekwencje. I Biblia pięknie to opisuje, mówiąc, że serce takich ludzi pogrążyło się w ciemności, a sami siebie uważając za mądrych, stali się głupcami. Stali się głupcami. Tematem naszych rozważań dzisiaj jest taki roboczy tytuł Upadek Europy. Naprawdę wiele można by mówić na ten temat. Ja tylko chciałbym taką króciutką wycieczkę zrobić z wami do historii. Tak, żebyśmy zobaczyli pewne rzeczy, a wtedy być może zrozumiemy, dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje. Hiszpania. Kraj inkwizycji. Tam się zrodziła inkwizycja. Wielu ludzi zginęło z powodu inkwizycji. Wielu ludzi zginęło nie dlatego, że byli jakimiś buntownikami. Zginęło z jednego zasadniczego powodu, a mianowicie nie chcieli zgodzić się na to, aby uwłaczać żywemu, świętemu Bogu. Najwięcej ludzi zginęło na stosach z powodu odmowy uczestnictwa we mszy świętej. Dlaczego? Dlatego, że Biblia mówi, że Jezus umarł raz na krzyżu, raz cierpiał i jest to doskonała ofiara i niczego nie trzeba poprawiać. A katechizm Kościoła katolickiego uczy, że Jezus za każdym razem umiera na ołtarzu, za każdym razem cierpi i ta ofiara musi być nieustannie powtarzana. Każdy, kto poznał Jezusa, wie, że to jest nieprawda. Mnóstwo ludzi zostało zamordowanych z tego powodu. Francja. Kiedy dzisiaj patrzymy na Francję, nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że był to kiedyś inny kraj. A był. Był to kraj, gdzie żyło wielu naprawdę głęboko wierzących ludzi. Aż przyszła kiedyś noc świętego Bartłomieja w XVII wieku i oni wymordowali prawie wszystkich wierzących Chrystusa. Francuzi przelali krew wierzących ludzi. Tysiące ich zginęło. A co się stało niedługo potem? Ci, którzy zachęcali do tego mordu, czyli w dużej części duchowieństwo katolickie, sami zginęli w rewolucji francuskiej.
jeszcze większe rzeki krwi się polały. Niestety ludzie nie lubią historii i dlatego są głupi, bo nie wiedzą nic o tym, co się wydarzyło i co może się zdarzyć za tą samą przyczyną. Francuzi obchodzą dzisiaj święto niepodległości. Mówią o zdobyciu Bastylii, której nigdy nie zdobywano, bo nie było tam żadnych więźniów. Obchodzą święto, w którym wywyższają ludzi, którzy utopili ten naród we krwi. Nikt nie jest w stanie policzyć ofiar, ale mówi się, że było ich na pewno grubo ponad milion. Na ówczesne czasy to była hekatomba. Mordowano bez opamiętania kobiety, dzieci, starców. Mordowano w sposób wyszukany, ponieważ nie poprzez strzelanie, aczkolwiek tak też było. Palono ich żywcem w piecach, zatapiano w wodach, rąbano siekierami, duszono. Szaleństwo ogarnęło ten kraj i oni obchodzą takie święto. Jak dzisiaj Francja wygląda? A Niemcy? Żaden naród nie dopuścił się w historii takiej zbrodni, jakiej dopuścili się ci ludzie. Dzisiaj próbują się z tego w jakikolwiek sposób wykaraskać, próbując zrzucać odpowiedzialność na wszystkich wokół. Ale niewielu ludzi wie, że nazizm się pojawił się dlatego, że Niemcy w dużej części głęboko zainteresowali się okultyzmem. A naziści w szczególny sposób byli umoczeni w okultyzm. Moglibyśmy jeszcze mówić o faszyzmie włoskim, moglibyśmy mówić jeszcze o wielu, wielu innych wydarzeniach, które w ostatnich kilkuset latach przeszły przez Europę, ale warto tylko wspomnieć, że przydarzyły się dwie straszliwe wojny, gdzie miliony ludzi zginęło. Przydarzyła się rewolucja bolszewicka, która właściwie nie wiadomo, ile ofiar pochłonęła, bo nikt tego nie policzył. Nikt nie jest w stanie policzyć. I co się stało takiego, że to w ogóle mogło zaistnieć? Czy ludzie, którzy żyją Biblią, mogli takie rzeczy robić? Odpowiedź brzmi nie. Nie. Odrzucono Boga, odrzucono chrześcijaństwo, odrzucono Biblię. I w zasadzie prześladowano za to, że Biblię czytano. A kiedy wrócimy szybko do naszych czasów, mówię o latach 60. XX wieku, jak ktoś jeszcze pamięta, tacy ludzie jak ja jeszcze to pamiętają, ni stąd, ni zowąd wybuchł bunt młodych ludzi. Mówi się o ruchach hipisowskich, ale to było o wiele bardziej skomplikowane. Ostatecznie odrzucono wtedy Słowo Boże. Ostatecznie odrzucono Boga. I zaczął się koniec. Ostateczny koniec. Ponieważ na bazie tego buntu z lat 60. co się pojawiło? No pojawiło się mnóstwo ruchów lewackich, łącznie z terrorystami. Pojawiła się eutanazja, czyli samobójstwo. Pojawił się feminizm, właściwie wylał się feminizm. Wylała się pogarda dla rodziny. Mordowano i morduje się po dziś dzień dzieci nienarodzone w ilościach, które są niewyobrażalne, bo to są już setki milionów przez dziesiątki lat w całej Europie. Trwa rzeź. A wyobraźmy sobie, że w tym samym czasie tak zwane ruchy zielonych potrafią zatrzymać całą gospodarkę z powodu jakiegoś robaczka, który akurat pod tym drzewem gdzieś tam sobie bytuje, a akurat pod tym drzewem ktoś chce postawić ławkę. Ludzie kompletnie zgłupieli, bo bez Biblii ludzie głupieją. Ludzie stali się kompletnie zdezorganizowani, zdemoralizowani.
to, co naprawdę ważne i to, co naprawdę istotne, zostało odsunięte na nie wiadomo właściwie, które miejsce. Fala samobójstw, które od dziesiątków lat niszczy Europę. Homoseksualizm, który właściwie dopomina się tego, żeby stać się normalnym. Wszelkie dewiacje seksualne. Kompletny upadek etosu mężczyzny. Kompletny upadek etosu mężczyzny. Wyobraźcie sobie, że ktoś wam morduje znajomych, a na drugi dzień mężczyźni chodzą i kredką malują na chodniku w proteście domki. Co to jest? Co to ma być? Owoc życia bez Boga. To jest owoc życia bez Boga. To jest tak, jak ktoś by mi zamordował moją żonę, a ja na drugi dzień w proteście bym wykleił ludzika z plasteliny i postawił sobie na płocie. No i pewnie pojawiłby się wtedy TVN i zrobiłby wspaniały reportaż o cudownym mężu, który plasteliną protestuje przeciwko morderstwu. Ludzie, powariowaliśmy. List do Rzymian mówi, jak Bóg ma sądzić ten świat? Czy Bóg przez te lata nie mówił do ludzi? Czy Bóg przez te ostatnie 30 lat, kiedy istnieje nasz zbór, nie mówił do nas? A ilu z nas go posłuchało? Ilu z nas dzisiaj żyje byle jakim życiem? Niektórzy w świecie żyją. Bóg ciągle mówi do ludzi, ale ludzie go nie słuchają. Więc czy Bóg ma przymknąć oko na te wszystkie rzeczy? Czy Bóg ma machnąć ręką dosłownie i powiedzieć, a no tacy już są ci biedni ludzie? Nie. Sprawiedliwy i święty Bóg może zrobić tylko jedno. Może wylać sąd. Może wylać sąd. Kiedyś pastor Clendenen, nieżyjący już dzisiaj, powiedział, że komunizm narodził się w piekle. To jest dosłowny cytat. Ale ja powiem coś, co was może zdziwić. Nie tylko komunizm narodził się w piekle. Feminizm narodził się też w piekle. Dlatego, że jeden i drugi ruch jest zbudowany na buncie. Na buncie przeciwko Bożym zasadom. A jeszcze wam powiem, co się narodziło w piekle, ale to później. I to będzie dopiero zaskoczenie. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której na Europę wylało się okultyzm, zdziczenia moralne, feminizm, szczegóły pozostawmy, bo można by długo ciągnąć tę listę, to musiał przyjść sąd. Czy na zachodzie Europy nie było ludzi, którzy wołali, opamiętajcie się, obudźcie się? Byli tacy ludzie. Oczywiście, że byli. Niektórzy nawet, nie wszyscy o tym wiedzą, niektórzy nawet tutaj, w tym zborze, lat temu, 10, 20, 30, zapowiadali Boży sąd na Europę. W związku z czym Bóg naprawdę wydał. Wydał po prostu ludzi, którzy czynią te rzeczy, czyli Europę, wydał na zniszczenie. Nastąpił sąd. Jaki to jest sąd? No właśnie ten, który obserwujemy w telewizjach. Widzimy w obrazkach. Widzimy te tłumy nachodźców, którzy mają w nosie zdziczałą, zdziecinniałą, zgłupiałą Europę. Oni tutaj przychodzą po swoje. Nie chcę się bawić w politykę, ale wiecie o tym, że są blokowane informacje, wiecie o tym, że nie podaje się wielu informacji, wiecie o tym, że odpuszcza się tym ludziom bardzo wiele zbrodni, których dokonują.
i tak dalej, i tak dalej. To mnie nie interesuje. Polityka mnie nie interesuje. Interesuje mnie coś innego. I powiem wam, że to mnie cieszy. Powiem wam co. Otóż Bóg przysłał sędziów. I co oni zrobią w końcu? Najpierw ich wszystkich tam okradną, bo oni tam nie przyszli do pracy. I wszyscy, którzy wracają z Europy Zachodniej, mówią, oni kradną i nikt im nic nie robi. Ale nie tylko tak kradną. Oni tam przyjechali i dostają ogromne pieniądze za nic nie robienie. Czyli też ich okradają. A oni się cieszą, że chociaż nie chodzą i nie gwałcą. Przyszedł, co najpierw będzie kradzież. Co będzie później? Później będzie jeszcze ciekawiej. Wyobrażacie sobie, że karp cieszy się na wiadomość o tym, że idą święta Bożego Narodzenia? Ale tak wyglądają feministki na Zachodzie. One się cieszą, że wreszcie to chrześcijaństwo zostanie zniszczone. A ja się cieszę, że jak muzułmanie tam już się zadomowią, to wszystkie przebiorą w burki i pogonią do kuchni. I skończy się feminizm. To jest sąd. Przychodzi sąd. I nie ma od tego odwrotu. Oni jeszcze nie wiedzą. Nie ma od tego odwrotu. Żadnego odwrotu nie ma od tego. Homoseksualiści mówią, że ich prawa są gwałcone. A co im się stało? Ktoś gdzieś zamknął, pozabijał? Nikt ich palcem nie tknął. A co zrobił muzułmanie z nimi? Wiecie, co Koran mówi o nich? O homoseksualistach? Że należy ich zniszczyć, zabić. Kiedy poczują się już mocniej, zniszczą i zabiją ich. I zrobią to, wiecie, że przyjdzie im to łatwo, ponieważ jak oni zawierają te swoje śluby, to zostają dokumenty. Wiadomo, do kogo pójść. Wiadomo, gdzie iść. Ludzie, macie jeszcze trochę rozumu w głowie? To się brońcie. Ale w jaki sposób do tego dojdziemy dopiero? Nienawiść do chrześcijaństwa, nienawiść do Jezusa, nienawiść do Biblii i sprzyjanie islamowi, to dzisiaj czynią ruchy lewicowe, to dzisiaj czynią feministki, to dzisiaj czynią homoseksualiści i to się dla nich skończy tragedią. I to się dla nich skończy sądem, bo sąd już przyszedł. Przypomnijmy sobie, jak Bóg uregulował zasady, według których powinien funkcjonować obcy przybysz? Powinien brać udział w życiu duchowym narodu, do którego przyszedł. Powinien szanować i podporządkować się tym zasadom duchowym, które panują w tym narodzie. Ale mamy pewien problem. Jakie tam panują zasady? Oni sami nie wiedzą, jakie tam zasady panują. A w związku z czym, kiedy tam przychodzą muzułmanie, to nimi gardzą. Wiecie, islam znaczy dosłownie poddać się, być poddanym. I oni rozumieją, jeżeli ktoś do nich mówi twardo i zdecydowanie. Oni w naturze mają, żeby się poddawać. Ale jeżeli znajdują facetów, którzy rysują kredki, domki z kredkami na chodniku, to kto tu jest poddany? Oni przyszli tam na sąd. Oni nie przyszli tam, aby pracować tam na tych leniów. Oni przyszli tam na sąd. Dlatego, że kiedyś ci ludzie odrzucili Boga. Dlatego, że dzisiaj gardzą Bogiem i gardzą zasadami, które Bóg ustanowił. Na własne oczy widziałem, jak kościoły są niszczone nie przez islamistów, ale przez ludzi, którzy tam mieszkają, bo nie pasują do krajobrazu, bo już tam nikt nie chodzi. To będą chodzić do meczetu. I muszą się nauczyć, że bez butów się wchodzi.
i będą się uczyli, jak być sługami, sługami diabła. Bo teraz powiem coś, za co pewnie ktoś będzie chciał mi głowę uciąć. Ale to jest prawda. Islam narodził się w piekle. To jest jeszcze jeden element diabelskiej układanki. Komunizm, feminizm i islam. Ktoś powie, ale co to wszystko ma ze sobą wspólnego? Mają jedną najważniejszą wspólną cechę. Nienawidzą Jezusa. Nienawidzą Biblii. Nienawidzą jedynego Boga. A to, że się między sobą nienawidzą, to nie ma żadnego znaczenia. To wszystko narodziło się w piekle. I to wszystko jest jedynym diabelskim planem zniszczenia cywilizacji, która wyrosła na gruncie Biblii, na gruncie Słowa Bożego. To nic, że ona dzisiaj nie przypomina już tej cywilizacji, ale jednak jej korzenie tkwią w Słowie Bożym. Kiedy pojedziecie do Włoch i przejdziecie się po tych wspaniałych miastach, miasteczkach, to oczywiście tam zobaczycie mnóstwo figurek, matki takiej, siakiej, owakiej, nie wiadomo właściwie skąd je biorą, ale zobaczycie też pragnienie ludzi, aby postawić miejsce, w którym Bogu, w którym mieszkańcy się mogli zebrać i oddawać Mu cześć. Jak umieli. Tak jak umieli. Dzisiaj nie ma już nic. Dzisiaj są miejsca, gdzie jest pustynia, gdzie już poburzono kościoły, gdzie wyrastają meczety, gdzie już nikt nie mówi o Bogu, tylko wszyscy nawołują, aby oddać się i poddać się Allahowi. Pytanie, co z nami, co z Polską? Postawię kolejną kontrowersyjną tezę. Powiem wam jaką. Przyjmujmy ich wszystkich. Zostawmy już tych Niemców biednych, Francuzów. Wszystkich uchodźców bierzmy do siebie. I na granicy, w namiotach, przy posiłku, w każdej rozmowie, w autobusach, w pociągach, wszędzie i zawsze głośmy Ewangelię. Osiągniemy dwa cele. Część z nich się nawróci, a jak się nawrócą, to wrócą do siebie i tam będą głosili Ewangelię. My tam nie będziemy musieli jechać. A ci, którzy nie będą się chcieli nawrócić, to na samą informację, że idzie Polak, będą dawali takiego dyla, że się zatrzymają w Atlantyku dopiero. Bo im się Polacy będą kojarzyli z kim? Z ewangelistami. Co jest niemożliwe? Przecież my jeszcze znamy Boga. My jeszcze mamy Biblię do dyspozycji. My jeszcze wierzymy w coś. Tamci już nic nie wierzą. My jeszcze w coś wierzymy. A jeśli tego nie zrobimy, jeśli siedząc tutaj jesteś ojcem swoich dzieci, małych dzieci, jeśli dzisiaj nie zbierzesz się w sobie, nie zaczniesz służyć Bogu, i nie zaczniesz Bogu oddawać chwały i czci i nie staniesz się prawdziwym kaznodzieją, ewangelistą i misjonarzem, to oni przyjdą i twoje dzieci albo zabiją, albo zniewolą. Ale ty możesz dzisiaj stać się człowiekiem, o którego te fale nienawiści się rozbiją. I ci ludzie będą mogli poznać miłość Bożą. Mnie się nie chce jechać tam do Syrii, czy do Arabii Saudyjskiej, czy gdzieś, tym bardziej, że mogą mi tam głowę odstrzelić. Ale wiem, że jeśli tam pojadą Arabowie, no to już jest pewien problem. Wyobrażam sobie, jak na granicach stoją i skąd ty jedziesz? Z Polski. Nie, bo ty jak z Polski, to jesteś chrześcijanin, spadaj stąd. Nie chcemy cię tu. Ale oni znajdą drogę do swoich krajów. Oni znajdą drogę do swoich miast i zaniosą tę Ewangelię. Nie słuchajcie lewicy, która mówi, trzeba ich przyjmować, trzeba ich gościć, trzeba im w ogóle podsuwać pod nos wszystko, co się da. Nasz zbór brał udział przecież w takim przedsięwzięciu. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie. Płaciliśmy na rodziny syryjskie i to spore pieniądze.
I te, na które płaciliśmy, nawet 3 dni nie wytrzymały w Polsce i dały dyla do Niemiec, prawdopodobnie do Niemiec, bo tego nie wiemy do końca gdzie. Nawet kartki nie zostawili, dziękujemy. To nie są chrześcijanie. To są złodzieje. Oni przyszli okraść Europę. Ale wiecie, dlaczego uciekli? Z 2 powodów. Nie tylko dlatego, że w Niemczech są pieniądze. Bo oni tu trafili na ludzi, którzy naprawdę wierzyli. Którzy naprawdę, miłując Jezusa, okazali im ewangeliczną miłość. A oni tu nie po to przyjechali. No i bardzo dobrze, skoro nie po to, do widzenia. W Polsce się można tylko nawrócić. Z Polski można wyjechać tylko nawróconym. Chyba że ktoś ucieka, no to to jest jego wybór. Musimy wszystko doprowadzić. Musimy doprowadzić do tego i zrobić wszystko w swoim życiu, abyśmy my, jako ludzie wierzący, my Polacy, wierzący w Jezusa Chrystusa, wręcz zachęcali wszystkich Arabów, żeby tu przyjechali, a nie hurtem przyjadą. Co będziemy się tam bawić w jakieś pojedyncze sztuki? Niech tu przywożą całe wycieczki, całe szkoły niech przywożą. Niech przywożą z Arabii Saudyjskiej tutaj całe wycieczki na nabożeństwa. Niech słuchają Bożego Słowa. Niech się nawracają i niech jadą z powrotem głosić Ewangelię. A skąd ja wiem, że oni tam pojadą? Wiem, bo Duch im Święty każe tam jechać. Dlatego, że Bóg kocha tam tych ludzi również, którzy nie znają Jego Słowa. A kto do nich lepiej trafi? Zanim ja się nauczę arabskiego, to oni już 1000 ludzi przeprowadzą do zbawienia. Więc nie bójmy się ich, ale też się przygotujmy. Jeżeli się chcemy z tym problemem zmierzyć, to się przygotujmy do tego problemu. Przygotujmy się po Bożemu, tak jak Biblia uczy. Przyjechałeś do nas, u nas panuje Pan Jezus Chrystus. Będziesz się z nami modlił, będziesz z nami jadł wieprzowinę, będziesz z nami chodził na nabożeństwa, aż poznasz Zbawiciela Jezusa Chrystusa i oddasz Mu chwałę i cześć. A ja tak nie chcę. To przykro mi, ale jutro rano mamy pierwszą modlitwę. A jutro w południe idziesz na nabożeństwo. Co on zrobi, biedny? No może rwać sobie włosy z głowy i krzyczeć Allah Akbar. No ale co ja bym zrobił, miał takiego u siebie w domu? Za brodę bym go tu przyciągnął, żeby tutaj słuchał Słowa Bożego. To są ludzie, do których tak można trafić. Jest pewien człowiek na Zachodzie, ksiądz koptyjski, który tak głosi Ewangelię tym ludziom. Przez łącza satelitarne jest nienawidzony przez islamistów, a swój przekaz zaczyna od 15 minut, w których równa ich z ziemią. Tacy są. I dopiero kiedy wstrząśnie nimi, kiedy wzburzy, kiedy oni już chyba wszystkie zęby potracą z tego zgrzytania, to wtedy mówi o Bożej miłości. Wiecie, 1000 Arabów się nawraca w ten sposób. 1000 Arabów przychodzi do Jezusa. Uczmy się od Niego. Przygotujmy się. Niech przyjeżdżają. Nawet list wyślijmy, że chcemy ich tutaj, bo chcemy Ewangelię im opowiadać. Będziemy mieć tą pewność, że jak przyjadą, to ci, którzy chcą słuchać Ewangelii. A ci, którzy chcieliby nas okraść, będą musieli szybko uciekać. Bo nie da się. Nikt nie pozwoli na to. Nie pozwolimy tknąć naszych kobiet, naszych żon, naszych córek. Nie pozwolimy ukraść nawet kapsla, już nie mówiąc o całej butelce. Co oni biedni tu przyjdą do pracy? Że nie po to do Europy przyjeżdżają. Ale wtedy, zanim uciekną, usłyszą, że są złodziejami, że są oszustami i że idą do piekła. A to ich boli.
A niech ich boli, niech się nawracają wreszcie, niech ich coś boli. Czy jest jakaś nadzieja dla Europy? Polska jest nadzieją dla Europy. Ha, ha. Ja wiem, że teraz w niektórych studiach telewizyjnych rwą sobie włosy z głowy. Jak ktoś to na zachodzie obejrzy, no co on sobie o nas pomyśli? No to co mnie to obchodzi? Jak jest głupi i odrzucił Boga, to niech idzie na kolana. I niech dziękuję, że dotarł do niego głos Polski o tym, że Bóg żyje, że Jezus Chrystus jest ciągle Zbawicielem. Polska jest nadzieją. Polska jest nadzieją. Znacie naszą historię? Nie znacie. I to jest problem. Polska to było jedyne imperium. To było imperium. 1 200 000 kilometrów kwadratowych. To było imperium. Jedyne imperium w Europie, które było nazywane Imperium Wolności. W Polsce żyli bezpiecznie Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Czesi, Słowacy, Węgrzy, Francuzi, Szkoci, Niemcy. Czuli się tu tak dobrze, że kiedy Niemcy przyszli w 1939 i kazali podpisywać folglistę, która była nie dla wszystkich, tylko dla wybranych przez nich byłych potomków Niemców, to część Niemców powiedziała: nie, my jej nie podpiszemy. I ci Niemcy ponieśli śmierć, o czym niewielu z nas wie. Książę Habsburg, właściciel Żywca, nie podpisał folglisty. Wyobraźcie sobie, jak ci obcy ludzie pokochali ten kraj, że gotowi byli życie oddać za ten kraj. A my, Polacy, pogardzamy własnym krajem. Ale jest najlepsze świadectwo, jakie się zdarzyło. To są Żydzi. Wiecie, jak Żydzi nazywają nasz kraj? Polin. A to oznacza ziemia odpocznienia. Jedyne miejsce w Europie, gdzie Żydzi mogli spokojnie mieszkać. Owszem, zdarzały się różne historie. Pomiędzy Polakami też się zdarzały różne historie. Ale tutaj nie było mordów, tutaj nie było prześladowań. Wielu Żydów spolszczyło się, stało się Polakami. Dlaczego tak się stało? O tym też niewielu Polaków wie. Dlatego, że kiedy przyszła reformacja, to ona bardzo silnie weszła do Polski. Prawie cała szlachta przyjęła Zbawiciela Jezusa Chrystusa jako swojego Pana. Wielki, wspaniały polski szlachcic Jan Łaski napisał konstytucję dla kościołów w Szkocji, w Anglii, w Holandii. Nie potrafimy być dumni z prostych rzeczy. A to są proste rzeczy, naprawdę proste i niezwykłe. W 1938 roku Stalin zarządził, też niewielu o tym ludzi wie, zarządził, żeby wymordować Polaków w Rosji Sowieckiej. Wymordowano od 200 do tysięcy do miliona Polaków. Dlaczego? Dlatego, że Stalin powiedział: ten naród trzeba zniszczyć, bo oni mają sobie gen wolności. Jeżeli jest nadzieja dla Europy, to ona jest tutaj, jest w nas. Jest dlatego, że my ciągle wierzymy w żywego Boga. My ciągle wierzymy w Jezusa Chrystusa. My ciągle gotowi jesteśmy Mu służyć. Ciągle gotowi jesteśmy oddawać za Niego życie. Przygotujmy się też na to, aby Europejczykom złożyć świadectwo o Jezusie Chrystusie, bo oni będą tutaj tłumami przyjeżdżać. Będą uciekać z własnych krajów. Tak jak to czynią w tej chwili Szwedzi, Niemcy już to czynią. Tak jak to czynią Anglicy. Jeden z nich niedługo zamieszka w naszym mieście. Będzie tutaj, porozmawiajcie z nim, niech wam powie, jak to wygląda tam. Może komuś przejdzie ochota, żeby mieszkać na zachodzie.
Musimy podjąć to do panów. Męską decyzję. Czy gotowi jesteśmy poświęcić swoje życie, aby zbawić, doprowadzić do zbawienia nie tylko Polaków, nie tylko tysiące Polaków, ale też i tysiące, a może i setki tysięcy ludzi mieszkających dzisiaj na Zachodzie. Jeżeli Twoje życie, mój drogi bracie i siostro, jest dla Ciebie bóstwem, któremu chcesz służyć, to nawet się nie zorientujesz, jak stracisz wszystko. I to bóstwo, i własne życie stracisz. Nic Ci nie zostanie. Dzisiaj jest czas, kiedy mądre panny, już nie głupie, ale mądre panny wychodzą z odpowiednim zapasem oliwy, aby oczekiwać Pana, aby oczekiwać Jego przyjścia, aby oczekiwać Jego namaszczenia, aby oczekiwać mocy Ducha Świętego, która jest potrzebna, abyśmy odnosili zwycięstwa. Kościół dzisiaj nie jest po to, żeby sobie siedzieć wygodnie i dłubać w nosie. Czasami jak myślę o Kościele, to mam wrażenie, jak wiecie, jakby mi serce pękało. Jak słyszę ludzi, którzy niczego w życiu nie widzieli jeszcze, niczego nie dotknęli, którzy potrafią powiedzieć, a tu nic w tym kraju się nie da. Czek, na Zachód. Trzeba się trochę nauczyć tamtego życia, doświadczyć tamtego życia. Głupi, jeszcze raz, głupi. Biblia mówi, że Pan Bóg sam jeden wystarczy. On jest zaspokojeniem naszym we wszystkich dziedzinach naszego życia. Czy jesteśmy tak ślepi, że nie widzimy, że tak naprawdę z roku na rok jesteśmy starsi, że wokół nas brakuje ludzi, którzy jeszcze niedawno razem z nami śpiewali pieśni, razem z nami wielbili Boga. Niektórzy z nas rok temu, dwa lata temu byli na pogrzebach, na których żegnaliśmy i mówiliśmy tym ludziom do zobaczenia. Czego chcemy bronić? Wygodnego życia? Dzisiaj już nie ma czasu na wygodne życie. Właśnie ci, którzy kiedyś tak pomyśleli, teraz już tylko wygodne życie, doprowadzili do upadku naszego kontynentu, do upadku naszej cywilizacji. Doprowadzili do zniszczenia, z którym dzisiaj musimy się my, jako ludzie aktualnie żyjący, zmierzyć. Czytając Biblię, czytając Księgę Daniela, Księgę Objawienia, zawsze zadawałem sobie pytanie, jak to jest możliwe, żeby to przyszło odrodzone rzymskie cesarstwo, czego zapowiedź mamy, jak to jest możliwe, żeby ono uderzyło na któregoś dnia na Izrael? Jakby nie było, przecież i łączy nas wspólnota losów. I wiecie co, parę lat temu eureka. Przecież to cesarstwo wcale nie musi być postchrześcijańskie. Ono może być islamskie. A wtedy z radością rzucić się Żydom do gardła. Dzisiaj trudno, właściwie parę lat temu trudno było sobie wyobrazić, żeby Niemcy byli muzułmanami. Francuzi, Szwedzi, Włosi, Holendrzy, Austriacy. Długa ta lista. Ale gdybyśmy dzisiaj zadali sobie pytanie, co tam będzie za lat 10, to większość z nas nie ma żadnych wątpliwości, co tam będzie. Tam nie będzie chrześcijan. Chyba że wyjdzie nadzieja z naszego kraju.
Chyba że my Polacy jeszcze raz, a robiliśmy to w przeszłości, w historii, nieraz, broniąc Europy przed islamem. Chyba że my jeszcze raz, ale tym razem używając miecza Bożego Słowa, twardo przeciwstawimy się wszystkim, którzy chcą doprowadzić nasz kraj do zniszczenia, a którzy już Europę Zachodnią prawie doprowadzili do zniszczenia. Należy rzeczy nazywać po imieniu. Słowo Boże uczy nas, jak powinniśmy żyć. Muzułmanów nie należy nienawidzić, bo im o to chodzi. Należy ich kochać. Należy ich darzyć prawdziwą miłością. Takiej, której oni nie znają. Ale kiedy już wejdą w granice naszego kraju, to wtedy powiedzieć im prosto w twarz: to jest ziemia Jezusa Chrystusa. Tu przybyłeś, to tu będziesz służył jedynemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi. A jeżeli ci to nie odpowiada, odwróć się i z powrotem. Bo nie ma tu dla ciebie miejsca. To jest święta ziemia, która należy do Jezusa. Ktoś powie: no co ty mówisz, tak tyle pogaństwa w naszym kraju, tyle bałwochwalstwa. Jeżeli my Polacy się przebudzimy dla Chrystusa, to powiem wam tak, sam wezmę udział w eskapadzie i wezmę sobie jedną cegłę z pewnego miejsca na pamiątkę. A po tym miejscu nie zostanie śladu. I nikt krwi nie przeleje. Ludzie, którzy tam uczęszczają, sami rozbiorą te przybytki. Bo ta ziemia należy do Pana. Bo każdy skrawek tej ziemi należy do Pana. Bo każdy skrawek ziemi na świecie należy do jedynego Boga. Nie ma prawa diabeł do tej ziemi. Żadnego. My mamy swoje grzechy na sumieniu i musimy się z nimi zmierzyć. Jesteśmy narodem, który dosyć w historii narozrabiał. I dzisiaj jeszcze rozrabia. Nie w całości oczywiście. Ale jeśli chodzi o Słowo Boże, musimy twardo stanąć na gruncie słowa, które mówi: przybyłeś do nas, żyj tak jak my. Przybyłeś do nas, służ jedynemu Bogu, bo tak mówi Słowo, w którego uwierzyliśmy. Bo tak mówi Biblia, która jest skierowana także do ciebie. Ale pamiętaj, że jak tak nie będziesz chciał żyć, to spoczywa na tobie przekleństwo i pójdziesz prostą drogą do piekła. Nie ma dla ciebie nadziei. Nie dajmy się oszukać. Ale zachęcam was, ludzie, zróbcie wszystko, żeby zostać misjonarzami, kaznodziejami, ewangelistami. Nie marnujcie życia, bo dzisiaj nie jest czas na wygodne życie. Dzisiaj nie jest czas na konsumpcję. Dzisiaj jest czas na walkę, duchową wojnę, którą musimy wydać i wygrać. A w Chrystusie ją wygramy. Komunizm, feminizm, islam narodziły się w piekle i niech tam idą. To jest ich miejsce przeznaczenia. Słowo Boże przyszło z nieba. I Słowem Bożym żyjmy. I Słowo Boże niech kieruje naszym życiem. A jeżeli będziemy musieli złożyć ofiarę ze swojego życia, to pamiętajcie, w historii było tak. Tam, gdzie została przelana krew męczenników, tam wyrastały nowe pokolenia wierzących, jak kwiaty na suchej ziemi, kiedy tylko trochę wody się pokazało. Nie boję się śmierci. Boję się tylko tego, żeby Kościół w Polsce, żebyśmy my wszyscy razem
nie zmarnowali swojego życia na bzdury, na głupoty, na konsumpcję, po to, żeby było nam miło, sympatycznie i żebyśmy mieli fantastyczne relacje. Jeżeli Ty kochasz Pana, ja kocham Pana, to mamy fantastyczną relację. A jeżeli Ty nie kochasz Pana, a ja Go kocham, to nie mam żadnej relacji. Ponieważ Ty idziesz tam, gdzie ja nie chcę iść. Ty lubisz to, czego ja i tak nigdy nie polubię. Niech Pan Bóg nas błogosławi, niech daje nam siły, niech daje nam mądrość, a Wy, kobiety, stójcie przy swoich mężach naprawdę jak kolumny, żeby się mogli oprzeć o Was. A jakbyście bardzo chciały wyprostować słowa Ewangelii, to proponuję, żeby ugryźć jakiś owoc i tak długo gryźć, aż przejdzie Wam ochota. Nie chodzi mi o to, że jesteście głupie, żebyśmy się dobrze rozumieli. My, mężczyźni, rozumiemy Wasze potrzeby. Wy jesteście naszymi skarbami. Ale my te skarby chcemy mieć najwyższej jakości. Dlatego Wam czasami nie odpuszczamy. Wy nam też nie odpuszczajcie. Niech islamowcy patrzą i niech zazdroszczą. Wiecie, czego oni się strasznie boją? Oni się boją odważnych chrześcijańskich kobiet. Bo jak odważna chrześcijańska kobieta, nie daj Bóg, doprowadzi go do śmierci, to on idzie do piekła. A jeżeli odważna chrześcijańska kobieta mu powie prosto w oczy: synku, idziesz do piekła, bo nie wierzysz Jezusowi. Ja ci to mówię, kobieta. Mogę sobie wyobrażać, jakiego wstrząsu dostanie taki synek. I co mu pozostanie? No, albo się nawróci, albo tak szybko ucieknie i powie wszystkim wokół: słuchajcie, nie jedźcie do Polski, bo tam nawet kobiety Ewangelię głoszą. Tam nawet kobiety mówią, że do piekła idziemy. Wyobrażam sobie taki piękny slogan. Wiecie, turystyczne biura mają różne slogany. Ja wyobrażam sobie taki piękny turystyczny slogan na całym świecie. Chcesz się nawrócić? Jedź do Polski. Widzę kompletny brak entuzjazmu. Wiecie co? Powiem Wam coś, co może Wam je wstrząśnie. Pan Bóg Was użyje wbrew Waszej woli. A ja będę stał z boku i będę sobie myślał, ale dobrze im. Jak narzekają, jak kwiczą, jak są źli. A ja będę z boku stał. Boże, trzeba jeszcze przykręcić śrubę. Jeszcze im to zabierz. Jeszcze to, aż usłyszę: o, już mówią do rzeczy. Wtedy będę mówił: Panie, wróć im to wszystko w nadmiarze nawet. Dlatego, że jak będą mieli w nadmiarze, będą się mogli dzielić z tymi, którzy nic nie mają. Wiem, że jestem wredny. Ale mnie przeszkadza mi to, dobrze mi z tym. Chcę być wredny, żebyście wy mogli żyć pełnią życia. Chcę być wredny, żeby was zabrać w najlepszą, najwspanialszą podróż misyjną, jaką można sobie wyobrazić. Idziemy zatrzymać hordy barbarzyńców. To oni się mają nas bać. Jeszcze słowa nie wypowiemy. Tak będzie, zobaczycie. Jeszcze słowa nie wypowiemy, a kiedy podejdziemy, to już setki ludzi będzie na kolanach. Dlatego, że Bóg takie rzeczy robi. Bo Bóg chce ich też zbawić, nie chce ich zniszczyć. Chce ich zbawić, chce ich uratować. Ale potrzebuje ludzi do tego. Potrzebuje ludzi.
takich jak my, może i czasami wrednych, może i narzekających, może i takiego Jonasza nawet, może się jakiś Jonasz tu znajdzie, który powie, Panie Boże, takie kazanie, mam to w nosie. A rano wstanie po nieprzespanej nocy i powie do żony, słuchaj, ja nie wiem, o co chodzi, Bóg mi kazał jechać tam do Lipska i głosić Ewangelię na dworcu dla tych muzułmanów. Ale ja tam nie pojadę. Kupiłem już bilet i jadę do Rosji. No poczekaj tam. Już tam czeka na ciebie niedźwiedź, żeby cię połknąć. Wrócisz tam. Wiecie, Jonasz mi się strasznie podoba, chociaż to był okropny facet. On mi się strasznie podoba. On powiedział Panu Bogu, nie będę ci służył, daj mi spokój, nie pójdę do tych głupich Niniwczyków, bo oni zasługują na to, na co zasługują, powinni wszyscy umrzeć i właściwie to jest proste rozwiązanie. Nie posyłaj mnie tam, a ja ci pokażę, że nie pojadę tam i kupił bilet drugą stronę. Wiecie, jak się skończyło. Wylądował w brzuchu ryby. Ryba na trzeci dzień go wypluła na plażę i poszedł do Niniwy. I słuchajcie, ja zaczęło. Mogę sobie wyobrazić, jak kocham Jonasza. Jonasz idzie przez Niniwę, mówi, przez was, złodzieje i oszuści, musiałem 3 dni w brzuchu ryby siedzieć. Widzicie, jak śmierdzę, widzicie, jak wyglądam? Ja bym was wszystkich pozabijał, a Bóg mi kazał przyjść tutaj, że wam powiedzie, że was kocha. Ja się z tym nie zgadzam w ogóle. Niech Bóg was wreszcie wszystkich pozabija. Ale muszę powiedzieć, co mi kazał powiedzieć, bo nie chcę znowu do tej ryby wrócić. Ratujcie się. Wiemy, co się stało. Oni się tak wystraszyli, że oni sami przybrali szaty pokutne, ale wiecie, co jeszcze zrobili? Nawet swoje krowy ubrali w te szaty pokutne. No to na to nikt nie wpadł jeszcze. I co, myślicie, że Jonasz był zadowolony? Siadł sobie na wzgórzu i pomyślał sobie, no to teraz sobie popatrzę. Ja powiedziałem, co miałem zrobić i jestem pewien, że nic z tego nie będzie. No i co? No i Pan Bóg mówi, nie, co Jonek? Co Jonek? Widzisz? Nawrócili się. Jonasz nie był zadowolony. Miał taki świetny plan. I nic z tego nie wyszło. Masz plan na swoje życie? Masz. Masz świetny plan na swoje życie. Gwarantuję ci, nic z tego nie wyjdzie. Ja nie wiem, czy wpadniesz do brzucha ryby. Tego nie wiem. Nie życzę ci, będziesz śmierdział. Ale może cię zamkną gdzieś na parę dni. Może jutro wpadnie do ciebie policja, bo będziesz na liście tych, którzy słuchali kazania, które jest niepolityczne. Do ciupy na 3 dni, do wyjaśnienia. Nie byłeś nigdy w więzieniu? No to posikasz się ze strachu. Nie dojesz, nie napijesz się i jak cię wypuszczą, to powiesz, dobra, Panie Boże, już nigdy więcej. Okej, co mam robić? Jestem gotowy. Już, teraz, gdzie mam jechać, komu mam głosić? I tak w to nie wierzycie, ale to ja się będę śmiał. Słuchajcie, zaczynamy niedługo, bo zaczynamy tygodniem biblijnym. Ja już jestem z 2 przyjaciół umówiony. Początkiem września wyjeżdżamy na parę dni głosić Ewangelię. Jak chcecie się, że tak powiem, zaangażować i wy, którzy tu siedzicie, i wy, którzy tego będziecie słuchać niedługo, dzwońcie, piszcie, zapraszajcie, współpracujcie. Kupcie nam namiot ewangelizacyjny, ale taki, żeby się parę tysięcy ludzi zmieściło. I ja nie żartuję. Ja nie należę do żartownisiów. W ogóle nie mam poczucia humoru. Ale i tak powiem na koniec amen. Amen.